To jest long play. No proszę. No byłeś pierwszy. Dziarba, to nie wiem. Hulanki F. Nie, no nie. Blisko. A ty wiesz? No. A. Dziarma. Ja pierdolę po prostu? Nie wiedziałem. Nie pier... Dziarma, dziarma. Ja pierdolę. Jak widać, mamy tutaj jednego omnibusa przy stole na razie. To ja jestem z SBF-u, no. Kolejne pytanko, panowie. Zanim Zui poszła na swoje, gdzie mogliśmy często ją usłyszeć? Usłyszeć ją mogliśmy w SB Mafia Białas. Była z Białasem. U Białasa była, w domu. Na kanale SB, SB Mafia. No nie tak często. Co? Nie no często, na fitach tam była. No nie tak często. Zamiana, bo to nie jest pytanie, to proste. Jest dokończenie zdania. No. Mhm. I to musiało tutaj być, przepraszam. Słuchanie jej to... Słuchanie jej to kurwa grzech? Słuchanie jej to kurwa... Słuchanie jej to Sraka z dupy? Co ja mam kurwa dokończyć tu? O co w tym chodzi? Cringe? Co? Ale to... To bez sensu jest. No. Musisz dokończyć zdanie. Odpowiem ci, że musisz tę ksywę raperki wstawić. Zapomnieliśmy jej... A kara! Kurwa, no tak! No kara! Kara! Ruchy, ruchy! Kozaki takie, że ubaw. Palone gangstery, co boją się siebie, ale przy ekipie kozaki. Palone gangstery, co boją się cienia, szybko zawijać plecaki. Znudziła mi się... O, to o mnie, to o mnie. Ulica, ale mam korzenie, wrycę do gleby. Ziom z klatki obok, niby ulicznik, tylko że bije niewinne kobiety. Czasy są chore, ziomy to... Ale agresywna, kurwa, zaraz mi przypierdoli ten teledysk w mordę. Lepiej to przełączę, kurwa. Nie wymienić na początku. No właśnie dlatego ten... Czekaj, jak ona była taka... Taka buta. Nie, no nie, wiesz. Bandura tam był, kurwa? Co? Co? Buta. A nie, dobra, że bije... Dobra, dobra, nieważne. Kurwa, nie zrozumiałem. Środy, no, no wiem, no, ona... Ja pierdolę. Nie grzech, nie ból. Ale wiesz o co chodzi. Ja jestem totalny debil. Słuchanie, nie to kara. Dobrze. Dobrze, zapomniałem o karze. No, ja tak dobra. Samo. Dobrze, Viper, dobry liceusz, dobry liceusz. Donate był? Krzysiu P? Wysłał donate'a? Zaraz sprawdzę. Research. Jakie są raperki w Polsce? Rudy robi odbitkę, to może dalej zrobi. Gdzie i z czego pijemy Bacardi? Zesz w klubie ze szklanki, kurwa, proste! Ze szklanki w klubie. W klubie ze szklanki. Tak. Tak. Jezu, jakie to jest easy, widzowie, jestem kurwa omnibusem rapu, nie? Trochę się wyłączyłem. Nie, no więcej czujności trzeba. No to powiedz mi, jaka artystka przeszła z popu? Dziarma! I Margaret. I kurwa wszystkie artystki teraz. Na rap. Z popu na rap. Daniel był, no chyba to. Tak, tak? No, raczej no, tak. Margaret. Dobrze. Dobra, git! Proste. Kurwa, wszystkie raperki, wszystkie artystki teraz przechodzą na rap, taka jest prawda. Jest, o tym chodziło. Chociaż ja bym nie nazwał tego przejścia z popu na rap, po prostu miała rapowy epizod. Bo ona robi taką hybrydę, wiesz, taką mieszankę, no. No ale przeszło bardziej. No dobra, no. Sanach! Edyta Górniak! Można tak przejść w sumie, no. Do środowiska rapowego weszła, no. Mieszanka Edyty Górniak. Rapuje. No rapuje, śpiewa, to jest już w tym momencie bez znaczenia. Edyta Miner. Po angielsku. Co ja pierdolę, kurwa, Edyta Górnik, ja pierdolę. Ale sama o tym nawija, że wyszło z środowiska. Wypowiada słowa. Tak. A jeśli chodzi o słowa, to do kogo pasuje słowo kasztany? Do Oliwki Brazil, kurwa. O, Rudy, o. Do Oliwki Brazil. Kasztany. Kasztany. Kasztany! Pytań, bo tak to szybko leci. Co było dołączone w edycji Deluxe płyty Young Leosi? Szklanki. Plakat, koszulka i płyta. Szklanki. Dobrze. Aha, myślałem, że całą zawartość. Ani jedna szklanka? Trzeba powiedzieć szklanki, bo wiesz, utwór szklanki. No i naklejki. Nie wiem. Pozdro Blazil. Klub i Bacardi, i tak. Ta szklanka akurat była dobrze zaprojektowana, bo ona mruziła, także zawsze mi był schłodzony. Grzesiek Śliga stream na TTV. Robimy mu jakiś prank za Czeworda na jego filmie? O kurwa. O, można pomyśleć kiedyś. Pochodniej. Co to jest? Co to kurwa jest? Co to kurwa jest, Lewus? O co chodzi? Lewus, o co chodzi? Co to kurwa jest?
Cześć Mulciak, istnieje możliwość, że boks przyjdzie rewind przed świętami, jak zamówię dzisiaj? Z góry dzięki i tak, powinien tak. Jak wszystkim zamówisz dzisiaj, to jutro będę pewnie wysyłał. Rewind Twitcha, przy ten rewind Twitcha jest z dupy. Tam rewind jest zrobiony przez chłopa, który tam do swoich kumpli dodał do tego rewinda. Ja skipowałem, to nie jest w ogóle rewind. To jest moje ziomki przez rok na Twitchu zrobiły to i to i to. A czy wyjebią uszy? Nie, wyjebią. Ale mat, ale mat. Evron mat, bo cały rok kurwa w GTA 5 swój kurwa ten no zamknięty w swoim umyśle kurwa i żadnego funny moments, funny moments Evrona kurwa, czarny ekran z GTA 5. Kurwa, to jest pojebane, nie? Człowieku... Ja pierdolę. Cały rok, kurwa... Rację, no ta, nie, no, ogólnie to powinno być tak, o, powinno być tak, że powinno być 30 minut powinno być tego. 30 minut napadów z GTA. I jak się... I drama Evrona na kwadratowej masakrze z Mandziem. Kurwa... Nie no, nie, ale tak szczerze, no kurwa, co zrobił Evron w tym roku takiego, co jest takie, co zasługuje na powiedzenie, że o, to faktycznie jest kurwa takim momentem na Twitchu, który każdy zapamięta. Krył moderatora. Dobra, ale oprócz tego, Kiepolo, dziękuję bardzo, oprócz tego... to, że tak powiem, no kurwa, dosłownie, naprawdę, no, no nie ma takiego momentu, kurwa, który sprawił, że tak powiem, ten, no nie wiem, ja tam przynajmniej sobie powiem jakieś żarty, ale uważam, że na przykład można by było wyciąć każdy mój moment i wstawić tylko listening party, bo uważam, że to jest bardzo fajny moment w tym roku to był, jako też pierwszy w Polsce stream z listening party, więc myślę, że to jest taki moment, który zasługuje na pokazanie, a nie muszę być tak naprawdę, mam wyjebane w inne rzeczy, ale no, że tak powiem, listening party akurat moim zdaniem zasługuje. Kochamy jak Multi 12, 1, 2, 3, dziękuję bardzo, więc jakby wiecie, no kurde, myślę, że to akurat zasługuje, tak szczerze. No i też kurwa dużo jakichś takich memów powstało w sumie, takich kurwa jakichś tych trochę inside joke'ów i w ogóle, i myślę, że właśnie dużo było takich momentów trendsetterowych, że tak powiem. Mroziła tymi tekstami, człowieku. Tutaj tam jakieś, nie pamiętam co tam było, mniejsza. W takim razie to jest jak te wszystkie takie kufle z piwem dla starego, że tam ma progi i tam jest tutaj, że tam, nie wiem, bije żonę na dole. Bije żonę? Że, nie bije wiem, żonę. No, patologia co domowa. Jest, żarty. Żarty za tam, on się nas trzyma. A wiecie, co jest. Dzięki 3z4. Być w środowisku rapowym. Fity, dlatego wymień 3 raperów, raperek, których usłyszymy na płycie Margaret Maggie Vision. A skąd ja to mam kurwa wiedzieć? O co chodzi? Pewnie. Young Iggy? I kurwa... Kurwa Team X. Kizo, o co chodzi? Kurwa. Kizo, o co chodzi? I jeszcze był taki bardzo fajny raper, co nazywa się Kobo na Fide, ale go tam nie było niestety. Trzecim raperem będzie Kury. Nie. Nie było, bo nie wiem. Jak ty tam powiedziałeś? Kizo, o co chodzi? No. Kukon. Jebany frajer. Young Iggy, o co chodzi? Kurwa, jednego nie zga... Kara jest na płycie? Ale kurwa jak, spermica, sorry. Jaki jest temat przewodni utworów Oliwki Brazy? Seks, pała, ruchanie, spuszczanie, małe fiuty, ona duża, duża dupa, inne małe, nienawidzę kobiet, pomimo że mówię, że ten i mężczyzn, i nienawidzę innych kobiet, i jest body shaming. Utworów wszystkich. Tak. Kasztany, no co?
jakby tu powiedzieć, tak dobrze określić, seksualność? Może być. Nie, źle. Seks. Źle. Polska Nicki Minaj. Myślałem to tym słowem dupa. Seks. A, przez trzy jeszcze. Okej, okej. Okay. Też można. Powiedzcie mi panowie, bo ja nie wiem, no. Jaką nazwę nosi debiutanckie E? Hulanki. Ep Jan Kleosi. Chyba dam. Hulanki Ep. Dobrze. Easy kurwa. Dalej się odbija. I ten. A Rudy się obija. Dobra. Raperkę o jakim pseudonimie możemy zobaczyć na czwartej edycji SB? Ta kurwa Bambi? Jak ona ma? Bambi? Byłem starty. O, ja wiem. Jak byłem starty. Tak, tak. Kara. Nie, kara była w trzeciej właśnie. Bambi. Dobra, Bambik. Bambi, no. Tak jak... No nie patrzyłem! Sam powiedziałem od razu! Jest białasa. Ale to pytanie może... Co? Bambi. Dobrze. To jest aktualna edycja. Bambi? Bambi, no. Pa, tak jak pies białasa. Pies. Ale to pytanie możesz wiedzieć też, Daniel, bo też tutaj przechodzimy płynnie do... Z jakiego powodu Kara brała udział w SDM? Za karę. No Rudy. Co? Bo nikt jej nie chciał wziąć. Bo to... Nie. No tak! To proste, żeby się bardziej wybić. Dobrze. No. Nie po to, żeby się dołączyć do SBM-u, tylko po to, żeby się wybić. Dokładnie. Kim była Jan Kleosia, zanim poszła brać? DJ-ką Young Jepsona. Kurwa, Jepsona! Young Jepsona! Wiem. A kogo? U Jepsona. Dobrze. No, ale... Young Jepsona! nie, żeby coś, ale ona była nawet na teledysku Internet Wave. Oczywiście, patrzę. Czym była? Nie, żeby coś, ale ona była nawet na teledysku Internet Wave. Była na teledysku Internet Wave, ale była też na teledysku... Tutaj! Daddy Shoes. Patrzcie, Young Leosia tańczy z nami tutaj. Tu Young Leosia siedzi. WTF, kurwa. Co jest, kurwa, grane? Ja pierdolę, buty taty. Rzeczywiście? A pewnie niektórzy tego nie zauważyli, nie? Kurwa, widzę, że niektórzy pierwszy raz, kurwa, to widzą. No, serio. No ja teraz? Mulciak, ja ci powiem, że na kanale Gruby Label opublikował twoje nutki z płyty. Dziękuję za informację, już mi Mieszko dał wcześniej znać. Kanał zostanie wypierdolony w powietrze. Dziękuję za informację. Fajne. Oczywiście patrząc na YouTube'a, jaki jest najpopularniejszy fit Zui? Z BDS-em. Zanim, to było kliknięcie. No. Reto? Ale dokładna nazwa. Nie pamiętam. Nie. Nie pamiętam nazwy. Czy to nie był Nenana Remix? Nie. Nie. Utwór z Reto, co nie? Nie. Najpopularniejszy fit Zui. Jest to biała smile ludzie wielkie. Kurwa, nie wiedziałem. Sól, jestem białym chłopcem, no bo jestem... Czy cały album będzie opublikowany na... Jak twój siusiak każesz mi usta otworzyć. Całe buzia w spermie, dla smaku dodajesz soli. Dla smaku dodajesz soli mi. Ja pierdolę. Ta! Dokładnie tak jest właśnie, no. Dokładnie tak kurwa jest, nie? Niebo. Tak? Ile to ma? 30 milionów. Co? Dlaczego jest tak mało Oliwce Brazil? No, tylko ci utwory na przykład. Gdzie jest pytanie, ile waży? Kto pojawi się gościnnie na piosence? Margaret! Team X pod choinką. I to jest takie kurwa łatwe, widzowie. Margaret. Dobrze. Nawet się nie musiałem śpieszyć, on nie wiedział. Marga Flet? Nie ma takiej raperki. Znasz takie rzeczy. Pod choinką jest zaparkowany Bentley. A to akurat, no co, Margaret śpiewa refren, fajny refren ma. Pod choinką jest zaparkowany Bentley. No tak. Chciałbyś tak, co? No tak, ale to jest, wiesz, to jest XD. Na jakiej płycie z SBM Kara pojawia się jako... Kurwa, ale kogo to interesuje? Na jakiej płycie z SBM pojawia się Kara? Nie wiem, kurwa. Nikt nie zadawał takie pytania nawet, nikt nigdy nikomu. Ja też nie pamiętam. Nie, potępiony chyba. Potępiony i że karę dostał, no to troszkę nie pasuje. Czy Oliwka w Brazylii jest dziewczyną smolastego? O! I teraz nie wiadomo! Ale wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie jest. Że oficjalnie nie jest. Ale kurwa nie wiadomo. Z drugiej strony. Nie, pierdolą się tylko? A, okej. Okay. No to git.
Ale no to nie jest, no. Fakt, no, no nie jest. Nie jest. W sensie. Nie, nie jest? Nie, ale, by jest, nie. Ale by to jest. W sensie nie jest, że. O, jest jego podopieczna, o, w taki sposób. Odpowiedź oficjalna. Ona jest przyjaciółką, którą my baby mamy się nie martwić. No i prawidłowo. No to jest niby nie, niby tak, chuj wie. Ha, dobrze! Niby nie, niby tak, chuj wie. A, no to dobra, że mogę powiedzieć cokolwiek. Jaki pseudonim wcześniej nosiła Jan... Sara! Sara po prostu, chyba. Leosia. Nosiła pseudonim wcześniej? Tak, była, była. Młoda cipcia, co wy krzycie, kurwa? Leokadia. No. O, nie, czekaj, ale ona nie ma, jak ona miała na imię? Stary kurwisko. Rymuje się z Kara. Pała. No nie. Sara! Jaka pała, nie, no, kurwa, nie, no, Sara! Nie, Klara. Dobra, nie wiesz. Dobra, nie. No Sara! Sara. No! Proste, widzowie, od razu! Sara. Nie. No, rzeczywiście, no tak, to było. No, głupie mieć ksywę jak imię. A czy chyba nie masz Tomasza przypadkiem? Na przykład. No. Jak można mieć ksywę rapową Tomasz, kurwa? Nie, no nieźle, stary. Wciąż głupio jest. Jak się naprawdę nazywa Leosia? Sara. Okej, nie jest jednak głupio. Brazylijska degustacja. Bo przypomniał mi się Alberto, no to jednak, okej, jednak fajnie mieć. Nie, no, moim zdaniem najlepiej jest, jak masz ksywę po tym, jak wyglądasz, naprawdę. Rudy. Rudy. Na przykład. Tak, Viper to nie wiadomo po czym ma ksywę. On sam nie wie. A jak, mam pytanie. Jak byście mi dali pseudo? Po moim wyglądzie. Kurwo głupia. Spermiarz, aha. Monkey with dreadlocks. Aha, mop, młody mop. Young Fiutek, kasztan. Young Małpiszon. Jebany debil. Giga zjeb. Lil Kauson, ty jesteś kurwa pierdolnięty. Zjeb. Aha, Skalmar. Young Mob, kurwa jebana. Dobra, Pipandera masz bana, wypierdalej. Spierdalej, kurwa. Pierdolę. Dwunastolatka mnie będzie wyzywać, kurwa, nie? Kurwa się pojebało. Pojebało się, kurwa, w głowach tym małym, kurwa. Stare kurwisko. Super. Bega. Czysta małpa. Kurwa jebana. No nieźle. Dobra, widzowie. Nieźle. Pseudo dla ciebie. Spermolut oczywiście. No tak, oczywiście. Jest najpopularniejszy fit Dziarmy. Najpopularniejszy fit Dziarmy? Kurwa, Kizo? Białas? Adi Nowak nie chyba. Ale że Dziarma jest na ficie? Ty, ale o co chodzi? Ale tu... Ale tu chodzi jakby najpopularniejszy fit ze wszędzie... Że wszędzie ta osoba jest sławna na ficie? Czy że dużo wyświetleń? A, no to kurwa Adi Nowak, to na Miś pewno. Spremuszek. Czy że fit tak. U Dziarmy? Dziarma jest na ficie, no. Jak wcześniejsze. Dziarma jest na ficie, wydaje mi się, że jest to utwór ze Szpakiem. Który? Ale ona była na ficie u Szpaka. No. A, była na wino. A, to nie. A, to nie? Kurde. To nie wiem, gdzie Adi Nowak! To jest taki klasyczek, no to trzeba znać. Klasyczek? No to... A, wiem! Wiem! Adi Nowak Placebo. Dobrze! Radio no, wiedziałem o tym. O to, ale bo ty nie powiedziałeś, że to klasyczek, to bym wiedział z bomby. Jeszcze z podpowiedzią leciutką, może wtedy się dowiecie. Jaką nazwę nosi App Margaret, na której pojawił się Tymek? Kurwa, nie wiem! Nie wiem tego akurat. A jest jakiś quiz o Young Multim? Czy kurwa jestem nikim? Czy H w ksywie Sana jest nieme? Dobra, możecie mi kurwa powiedzieć w końcu, jak się wymawia Sana? Sana czy Sanach? Bo ja mówię Sana. Ja mówię Sana, a ludzie piszą H. Mówią, że H. Sanach. Sana? Sraka? No halo, kurwa. Nie wiem, wyjebane. Ja mówię, stare kurwisko. Po angielsku Sana, Sana e Gangnam Style. One Sana he, one Sana he. No nie wiem.
Sranie, XD. Zhapierdolony zjebie. A, zaraz się dowiemy, kurwa. Dla mnie powinno się mówić Sana. A to H brzmi jakby tam, kurwa, nie wiem, ktoś nasrał i nie posprzątał. Sanach! Sanach! Jak to brzmi? H jest zawsze nie ma. Tak samo jak mówisz, to uj mówisz. Tak naprawdę. Man, I'm dead! A nie cuj? Cuj w tym momencie. No nie, no nie jest, nie ma, no. Dobrze. Nie, no i ksywa to Sanach. Słucham Sanach! Let's go! Jezu Chryste! Sanach! Jak to powiedziałem, taki mały bonusik, bo to w sumie nie jest troperka. Poczekaj, a czy ty nie właśnie nie przeczytałeś, czy H w ksywie Sanach jest nieme? Grzegorz Szeliga doszedł do wniosku, że jesteś fauną, tak. Widziałeś nowego Grzesia. A moja to jest kurwa Young Multi! Young Multi! Tak, widziałem nowego Grzesia. Dlatego to było bonusowe, żeby wiesz, dodać jeden punkcik, bo już niestety... Youngman! Ty Rudy by nie wygrał, bo wygrałeś Daniel, ty. Tak? Ile jest punktów? Z tym dodatkowym 11 na 10. Mamy 9 do 11. No i tyle, dzięki za oglądanie. No i fajnie! Swój kanał. A widziałeś, jak oceniał całą płytę? A co, poważny kanał? A, oczywiście nie kupili, kurwa.